Witamy w części magazynu FLS Weekend poświęconemu lidze C3. Zobaczmy na zestaw par: Lokomotiv Desperados, SEA Krakow Bażanty, Korupcja CC Atak, FC Butchers Wola United, Spartan Top 6 Team, Niezniszczalni Teglas, Kanonierzy FC po 40. A tak jak w poprzednich ligach, również mamy tutaj ciekawą sytuację. O miejsce premiowane awansem, oto szóste miejsce, które też jest połączone z mistrzem tak naprawdę, bo odbył się mecz Niezniszczalni Teglas. Teglas przegrał, Niezniszczalni wygrali. No i no, nie sądzę, żeby Teglas przegrał z SEA Krakow ostatni mecz, ale dzięki temu no, Kanonierzy są w tym momencie na pierwszym miejscu. Znaczy, tutaj sytuacja wygląda w ten sposób, że większość się doszukiwała w porażce Teglasu jakiś pozasportowy przyczyn, tak? Że no się to w ogóle bym uciął ten... Tak, ale do czego zmierzam, że wiadomo, myślę, że dla większości takich obserwatorów tego spotkania, którzy byli na meczu, jasne jest, że nie było tutaj mowy o żadnym podłożeniu się ani pozasportowych rzeczach, tylko po prostu kwestie kontuzji i braku składu. Pech, tak? No i też. I teraz pytanie, w jakim składzie Teglas stawi się na mecz? Właśnie, ten SEA ostatni. Krakow. A SEA Krakow wygrało też z Top 16. Więc tutaj teoretycznie wszystko się może zdarzyć. I nie dlatego, że ktoś tam nie chce zdobyć mistrzostwa, bo Teglas na pewno chce. Tylko pytanie, czy będzie w stanie, bo wiemy, że tych zawodników było mało i do tego były kolejne kontuzje, więc może się tam różnie to też tak, że wiemy, że tylko szóstką przyszli na mecz. Natomiast ja myślę, że to na takiej zasadzie, że jak się uda teraz wygrać, no to okej, okay, będziemy mieli już teraz mistrza, jak się nie uda, no to mamy jeszcze ten jeden mecz. No wiesz, ale zostawienie wszystko na ostatni mecz to jest trochę ryzykowne. Podejrzewam, że tak to wyglądało właśnie, natomiast no, przyszli, wiadomo, że tam się okazało, że jeden zawodnik już przed meczem miał kontuzję. Tak naprawdę potem sam jeden zawodnik z Teglasu pisał, że trójka się zmagała z urazami, ja nawet w pewnym momencie widziałem też czwartego, że tam gdzieś dostał i też tak trochę kulejąc biegał. Potem jakieś skurcze się pojawiły, kontuzja kolana, także... No tak, ale to wszystko rozumiem, tylko że w momencie, kiedy masz mecz, który może ci zagwarantować mistrzostwo, tak, że walczysz o to mistrzostwo, no to zazwyczaj te drużyny, które gdzieś tam w naszej lidze do tej pory starały się to mistrzostwo zdobyć, to na ten mecz się mobilizowały, tak? Więc ja nie zakładam, że to było takie myślenie, że na zasadzie, że mamy jeszcze jeden mecz, to teraz zwrócimy na luzie, tylko po prostu oni nie mieli tego składu, tak? I dla mnie to jest jedyny możliwy powód, dlaczego przyszli akurat w sześciu, bo po prostu nie dlatego, że uznali, że sobie wygrają ten ostatni mecz, tylko po prostu ten skład... Mówię, liczenie na ostatni mecz, znaczy, nie mogli, tak, okazała to historia. Pytanie, mogli przyjść w kompletnym składzie na ostatni mecz. Tak sobie myślę, że gdyby to był ostatni mecz i od tego zależało mistrzostwo, to ten skład byłby liczniejszy. Tak sobie to tłumaczę. Ja mam inne zdanie. Że gdyby to była ostatnia szansa, no to jednak ta mobilizacja byłaby trochę większa. Natomiast trzeba też powiedzieć, że w tym spotkaniu do czasu była walka, bo był remis 1-1 do przerwy. Natomiast potem te problemy zdrowotne sprawiły, że Niezniszczalni, którzy też byli od początku dobrze tak, zmotywowani. Tak, no też trzeba dać królowi to, co królewskie. Tak, tak, więc potem już nie mieli większych problemów i wygrali. No i to zwycięstwo teraz sprawia, że remis w meczu CC, a tak daje im awans. Porażka jeszcze może trochę sytuację skomplikować. Ale klucz do tych wszystkich meczów to chyba będzie mecz Korupcji z Desperados. No i tam mogą się nie umówić, chociaż tutaj jak patrząc na nazwę Korupcji, to remis nie wiadomo. Można stawiać w ciemno, bo obu drużynom... Skorumpowani i zdesperowani będą grać. Obie drużyny, no remis ich urządza, także będą miały 25 punktów, wtedy na pewno Top 6 Team ich nie wyprzedzi. No i Top 6 Team musi liczyć na porażkę Niezniszczalnych, no natomiast to jest takie liczenie. No właśnie. Natomiast Kanonierzy też będą trzymać kciuki właśnie za Teglas. No i jeszcze też Lokomotiva jest, prawda? Lokomotiv wygrał z Desperados ważny mecz, bo ten mecz mógł spowodować, żeby wypali z pierwszej trójki nawet. Natomiast wygrali pewnie zdecydowanie. Na pierwszą trójkę już mamy. No i znamy medalistów. No i teraz pozostaje pytanie, tak? Czy Teglas wygra swój mecz? No, Lokomotiv myślę, że nie będzie miał większych problemów. Natomiast, no i tak chyba myślę, że pozostanie tak, jak było przed tym tygodniem, czyli Teglas, Lokomotiv, Kanonierzy. Zobaczymy, ten tydzień też będzie bardzo, bardzo ciekawy. Zobaczymy na wyniki, jakie padły. Lokomotiv Desperados 8-3, SEA Krakow Bażanty 4-7, Korupcja CC Atak 5-3, FC Butchers Wola United 2-10, Spartan Top 6 Team 2-4, Niezniszczalni Teglas 8-2, Kanonierzy FC po 40 16-3. W tabeli na pierwszym miejscu Kanonierzy w tym momencie 13 meczów i 29 punktów, Teglas 12 meczów, 28 punktów i Lokomotiv 12 meczów, 28 punktów. Na ostatnich miejscach Wola, FC Butchers i FC po 40.
I w klasyfikacji najlepszych strzelców Łukasz Wójcik, kanonierzy 38 bramek, Sebastian Stachel, kanonierzy również 37 bramek. Tu ciekawe, ciekawe jak to będzie w ostatnim meczu. Czy będą sobie podawać, czy nie. No i na trzecim miejscu Tadeusz Sumara, Lokomotiv. Znaczy już oni sobie popodawali, tak? Już nie będą podawać, bo dopiero na Aha, bo oni już skończyli, no tak. No to, to rzeczywiście, no to, no to ciężkie zadanie przed Tadeuszem Sumarą, bo musiałby tych bramek strzelić w ostatnim meczu 11. Raz strzelił 10, także... No, zobaczymy. Może będą grali na niego. Dobrze, stop klatka z Ligi C3. Stop klatka, no to właśnie powiązana z kanonierami. Konkretnie chodzi o Sebastiana Stachela. Po raz kolejny Liga C3 dostarcza nam kapitalną bramkę. Zastanawialiśmy się, mówiliśmy o akcji Desperados i Tomka Hadaja, że to jest bramka sezonu. Natomiast no nie wiem, czy Sebastian Stachel nie przebił swoją przewrotką tego gola. No bo kolejny kapitalna bramka, jeszcze sobie tą piłkę podbijał, sam sobie jakby do strzału przewrotką ułożył. Stadiony Świata, jak to ktoś trafnie, rywale z FC Port 40 określili. Jasne. Kiedyś taką bramkę zawsze mówił Jurek Lipczyński, który również grał w korupcji, który teraz nie gra z powodów zdrowotnych, chciał strzelić nożycami, przewrotką. Mówi, że będzie pierwszy, który wreszcie taką bramkę strzeli. No jak widać, ktoś go już ubiegł. Aktualny już. Właśnie. Dziękuję serdecznie. To wszystko z Ligi C3, a przed nami kontrowersje.